Cześć! Dzisiaj Wam pokażę pokrótce, jak wykonać róże z liści. Do tego potrzebne są nici, różnej wielkości liście i oczywiście chęci. Bierzemy mały listek i składamy go na pół. Po czym zwijamy go. A tutaj zobaczycie, co robię z końcówką tego liścia, żeby ładniejszy, pełniejszy kształt miała później ta róża. Przytrzymujemy nasze zawiniątko i dokładamy kolejny liść, który również jest zgięty w pół. Wkładamy palec w zagięcie liścia, nadając w ten sposób pełniejszy kształt róży. O, właśnie w taki sposób. I również różę przytrzymujemy u dołu. Dokładamy kolejny liść, tym razem troszkę większy. Pamiętajcie, żeby przytrzymywać nasze zawiniątko u dołu. I również za pomocą kciuka formujemy pełniejszy kształt róży. I przytrzymujemy u dołu. Dokładamy kolejny liść, tym razem o wiele większy. Również go zginamy w pół. I dokładamy już do zwiniętej części róży. Pamiętajcie, by nadawać pełniejszy kształt. Liście, jak się zasuszą, ten kształt po prostu pozostanie. I zawijamy końcówkę. Dokładamy kolejny liść. Tym razem mam o wiele, wiele, wiele większy i również formułuję go za pomocą kciuka. Dokładam kolejny liść. Teraz nasze zawiniątko musimy po prostu zawiązać nitką na supełek. Robimy to bardzo, bardzo mocno. Nitkę trzeba zawiązać na supełek. Ja Wam tutaj nie pokazałam, bo zabrakło mi rąk. Tu macie gotowy akurat. Gotową różę. Ja już sobie przygotowałam wcześniej kilka takich róż i zrobiłam sobie bukiet. Tutaj możecie zobaczyć, jak robię. Możecie również dodać do tego zasuszone jarzębiny albo na przykład zasuszone
papryczki chili, nadając temu pikantności i koloru czerwieni. Gdy już ten bukiet nasz wyschnie, gdy już róże nasze wyschną, fajnie by było popryskać go lakierem do włosów. Nada to taki fajny połysk. Jula. Jula, 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 Lula, Lula, Lej, Lula, Lej. Jula, Lula, 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 Jula, Lej. A tu macie patent na wleną kawę na dywan. Bierzecie pieluszkę dziecięcą i przyciskacie. Mówię, jaka marka. Tak, bez marki tutaj. Żeby kawa będzie. No. Dobra, idziemy.